Podczas aktywności fizycznej często dochodzi do możliwości urazów. Szybką i pomocną metodą może okazać się kinesiology taping. Kinesiology taping stanowi rozwinięcie systemu kinesiotapingu, którego twórcą jest japoński chiropraktyk dr Kenzo Case. Dr Kenzo Case zaprojektował elastyczną taśmę z bawełny, którą naklejał swoim pacjentom w celu przedłużenia efektu terapii. W Europie metoda została wzbogacona o zasób możliwości diagnostycznych, odniesienie do funkcjonowania organizmu opartego na mechanice powięziowej oraz teorii łańcuchów mięśniowych. Tak skonstruowana teoria została nazwana kinesiology tapingiem, inaczej plastrowaniem dynamicznym. Mechanizm działania plastra zgodny jest z zasadami kinezjologii, opiera się również o teorię tensegracji, czyli łańcuchów mięśniowo-powięziowych. W momencie urazu dochodzi do stanu zapalnego tkanki, który prowadzi do wzrostu ciśnienia wokół tkanek, zwalniając przepływ chłonki. Wskutek tego dochodzi do obrzęku w tkankach. Plaster, który jest aplikowany na skórę, unosi ją nieco ku górze, odblokowując zastój limfy i zmniejszając ciśnienie. Konsekwencją takiego mechanizmu jest przyspieszenie procesu zdrowienia tkanki, w której dochodzi do redukcji zastojów i obrzęków. Plastry są przeznaczone zarówno dla sportowców, jak i osób, które uprawiają sport amatorsko. Używamy ich, gdy odczuwamy ból lub gdy mamy jakiś uraz. Są różne techniki naklejania. Również taki plaster pozwala pozbyć się obrzęku. Działa świetnie przy różnego rodzaju bliznach, siniakach. Również przy bólach mięśniowych, aby ten mięsień albo wspomóc, albo rozluźnić. Działa również na stawy w celu ich ustabilizowania i poprawy czucia głębokiego. Plaster do kinesiology tapingu jest wykonany w 100% z bawełny. Pokryty jest akrylem medycznym. Utrzymuje się na skórze około 5 do 7 dni. Zazwyczaj każdy plaster jest hipoalergiczny, więc nie powoduje alergii skórnych. Zdarza się to bardzo rzadko. Efekt terapii tak naprawdę jest odczuwalny tak długo, jak długo trzymamy plaster na skórze, czyli odczuwamy go 24 godziny na dobę. Kolor nie ma większego znaczenia, jest to kwestia gustu. Każda aplikacja poprzedzona jest badaniem diagnostycznym, który przeprowadza fizjoterapeuta. Nie ma tak naprawdę gotowych już szablonów. Aplikacja dobierana jest indywidualnie do każdego pacjenta, sportowca. Najpierw musimy sobie oczywiście określić miejsce aplikacji, zmierzyć długość plastra w zależności od tego, gdzie i w jakim celu chcemy go nakleić. Skóra przed aplikacją musi być oczyszczona, odtłuszczona, nie powinno na niej się znajdować żadne owłosienie. Plaster naklejamy w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Jest kilka technik naklejania. Są techniki mięśniowe, powięziowe, więzadłowe, korekcyjne, jak zarówno limfatyczne. W przypadku bólu ścięgna Achillesa lub bólu w obrębie mięśnia brzuchatego łydki możemy wykonać dwie aplikacje. Pierwsza aplikacja to będzie aplikacja więzadłowa, gdzie ustawiamy stopę pacjenta w pozycji neutralnej. Baza aplikacji, baza taśmy jest na guzie piętowym. Następnie wykonujemy naciągnięcie około 50 do 70% na ścięgnie Achillesa. Kolejne rozciągnięcie to około 25 do 50% na przejściu ścięgna w brzusiec i reszta aplikacji jest bez naciągnięcia. Drugą aplikacją jest aplikacja mięśniowa na odciążenie mięśnia. Zaczynamy również z pozycji neutralnej na guzie piętowym. Ogony taśmy ustawione są na zewnętrznych krawędziach brzuśca mięśnia brzuchatego łydki. Naklejamy plaster przy ustawieniu nogi w rozciągnięciu, czyli musimy wykonać zgięcie grzbietowe stopy.
Dodatkowo możemy wzmocnić całą aplikację, na przykład jeśli pacjent czy sportowiec jest po urazie stawu skokowego i nie czuje się jeszcze pewnie, gdzieś ta kostka pobolewa podczas treningu, to możemy wykonać taką aplikację dodatkową na propriocepcję. W tym celu również ustawiamy nogę w pozycji neutralnej, przyklejamy bazę na podeszwę stopy bez żadnego naciągnięcia i końcówki doklejamy z rozciągnięciem około 75% na kostkę boczną i przyśrodkową. Możemy tą aplikację wzmocnić dodatkowym plastrem, który naklejamy nieco wyżej lub niżej, tak aby obie kostki były porządnie zaklejone. Ta aplikacja wpływa na poprawę czucia głębokiego, sprawia, że zawodnik na boisku czuje się pewniej i stabilniej. Korzyści płynące ze stosowania kinesiology tapingu jest bardzo wiele. Kinesiology taping jest stosowany zarówno w medycynie sportowej, ale również w ortopedii, ginekologii, pediatrii, neurologii, w medycynie estetycznej, w stomatologii oraz również w terapiach naturalnych twarzy. Metoda jest bezpieczna, tania w zastosowaniu i wygodna dla pacjenta. Kinesiology taping może być stosowany jako odrębna metoda, jednak najlepsze efekty uzyskuje się w połączeniu z innymi metodami fizjoterapeutycznymi.